Jakiś czas temu, przechadzając się po lokalnym MediaMarkcie na dziale z akcesoriami, napotkałem bardzo ciekawe rozszerzenie tabletu, którego jestem posiadaczem, czyli Samsung Galaxy Tab S. Jest to klawiatura bezprzewodowa, właśnie przeznaczona do tego tabletu. Ze względu na to, że jest wykonana, można by powiedzieć, perfekcyjnie, idealnie mi się spodobało mi się to po prostu od pierwszego wejrzenia urządzenia. Stwierdziłem, że muszę je mieć, no i w tym momencie już nic nie stało na przeszkodzie, oprócz oczywiście kasjera, żebym stał się posiadaczem tego urządzenia. Dlatego również Wam chcę je przybliżyć, ponieważ jest ono w moim posiadaniu. Słuchajcie, sama klawiatura, samo urządzenie jest dość ciężkie, jak się okazuje, ale nie przeszkadza to zupełnie w niczym i ono musi być ciężkie. Po pierwsze, jest tam w środku bateria, aczkolwiek o dość niewielkiej pojemności, czyli zaledwie to jest 200 mAh, ale urządzenie musi być ciężkie, ta klawiatura musi być ciężka z tego względu, że jest w stanie utrzymać tablet, tak żeby się po prostu ona nie odrywała od podłoża, na którym stoi. Na dole ma bardzo fajne gumowe podnóżki, które no też dość stabilnie na stole trzymają to urządzenie, to się nam nie ślizga i ze względu na to, że właśnie jest odpowiednia waga tej klawiatury, to się okazuje, że możemy zarówno ten tablet stawić w orientacji poziomej, jak i pionowej. Niektóre aplikacje nam nie współpracują, nie chcą dobrze działać lub ewentualnie nie mają trybu w ogóle pracy w poziomie, tak więc w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie tablet ustawili w pionie i w ten sposób z tych aplikacji korzystamy. Urządzenie bez najmniejszych problemów konfiguruje się, bez najmniejszych problemów łączy się z tabletem. Przez ostatnie kilka dni go używam. Do klawiatury trzeba się przyzwyczaić. Słuchajcie, tym bardziej, że Galaxy Tab S ma bardzo dużą czułość ekranu i często mi się tak zdarzało, że w momencie, kiedy pisałem, szczególnie lewą ręką, małym palcem, gdzieś zbliżałem się nadmiernie do ekranu i tablet już w tym momencie odczytywał, że ja tutaj chcę jakąś chęć interakcji z nim wykonać i przełączał mi okna albo ewentualnie gdzieś tam w inne miejsce. No, po prostu odczytywał, że gdzieś kliknąłem w ekran. Trzeba się też przyzwyczaić do takiej interakcji, gdzie nie mamy myszy, nie mamy gładzika. Ci, którzy pracują od jakiegoś czasu na takich ultrabookach konwertowalnych, gdzie można również dotykać ekranu, to już są poniekąd przyzwyczajeni, także mnie też to dość łatwo przychodzi, bo korzystam z tego typu urządzeń, ale trzeba się przyzwyczaić, że mamy i klawiaturę, i dotykowy ekran. I tak naprawdę interakcję musimy rozdzielić pomiędzy klawiaturę i ekran. Fantastyczne rozszerzenie dla ludzi, którzy gdzieś potrzebują, nie chcą brać dużego urządzenia, chcą mieć możliwość wygodnego pisania. Zdecydowanie bije to rozwiązanie zwykłą klawiaturę ekranową. Przede wszystkim daje nam tą podstawę, daje nam miejsce pracy, nasze mobilne miejsce pracy, gdzie naprawdę wygodnie będziemy mogli pracować. Sama klawiatura jest wykonana w sposób perfekcyjny, można powiedzieć idealnie się jak gdyby łączy z tabletem, który posiadam, ten sam kolor, to samo wykończenie, złota obwódka. Każdy, kto widzi tę klawiaturę, naprawdę ona mu się bardzo, bardzo podoba. Zresztą mnie też spodobała się od pierwszego wejrzenia. Oprócz standardowej klawiatury, która jak widzicie ma również możliwość używania klawiszy funkcyjnych, czyli opisane są tutaj na tych numerycznej klawiaturze również funkcje, którymi możemy sterować jasność, no, przejść do strony domowej, wrócić, przełączyć się pomiędzy aplikacjami dość wygodnie. Jest to zrobione również klawisze sterujące bez najmniejszego problemu współpracują z funkcyjnym jako Page Up, Home i End. Mamy obsługę polskich znaków, nie trzeba się tutaj tym też jakoś szczególnie trapić. Nie było u mnie przynajmniej najmniejszego problemu z Altem. Uzyskujemy polskie znaki bez problemów. Klawiatura jest wyposażona w kontrolki. Jedna kontrolka jest to kontrolka od Caps Locku, druga kontrolka jest kontrolką od połączenia Bluetooth. Również ona nam sygnalizuje moment rozładowania klawiatury, jak i moment ładowania. Również jest przemyślana pod względem takim, że w momencie, kiedy zamykamy, czyli kładziemy tablet, zamykamy tym zabezpieczeniem. Ono jest na takiej gumce, niemniej jednak można je odchylić i po pełnym odchyleniu ono zostaje w poziomie i nie będzie ono nam zupełnie przeszkadzało w pisaniu. Tak więc są tutaj takie gumki. W momencie, kiedy zamykamy właśnie tą klawiaturę tabletem, to wszystko się
się bardzo fajnie opiera i nie będziemy tego tabletu w jakiś sposób nadmiernie tutaj eksploatować, nie będzie powodowało to żadnych otarć i uszkodzeń właśnie ze względu na to, że te gumki tutaj mamy. Jest również taki przycisk hardware'owy, w momencie kiedy zamkniemy klawiaturę tabletem, ten przycisk się nam automatycznie naciska i po kilku chwilach, bodajże tam po 4 czy 5 sekundach, tablet jest wygaszany. Po otworzeniu z powrotem on nie wraca do pozycji włączonej, on automatycznie nawiązuje połączenie Bluetooth, ale żeby uruchomić tablet, musimy już to zrobić przyciskiem zasilania lub przyciskiem Home. W zestawie nie mamy żadnej ładowarki, będziemy ten tablet ładować naszą ładowarką od telefonu. Producent informuje nas, że ładowanie będzie trwało 2 godziny, a potem będziemy mogli 120 godzin na tej klawiaturze pracować. Ja tak jak mówię, od kilku dni używam tej podstawki, jeszcze nie miałem problemu z wyładowaną klawiaturą. Mamy również obok złącza USB służącego do ładowania przełącznik taki hardware'owy, czyli fizyczny, żeby było po polsku, gdzie możemy włączyć i wyłączyć tą klawiaturę. Ja jej, powiem szczerze, zupełnie nie wyłączam. W momencie, kiedy zamknę, to zdaje się na ten przycisk, który Wam pokazywałem i cały czas to u mnie funkcjonuje. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Naprawdę urządzenie prezentuje się świetnie w tym. Jest to dodatkowe rozszerzenie, które nam zabezpiecza czy również tablet gdzieś tam w podróży przed uszkodzeniem ekranu. Generalnie polecam Wam to rozwiązanie, bo bardzo mocno ono mi przypadło do gustu. Zachęcam również do komentowania, czy tego typu rozszerzenia Wam się podobają. Ja cenię te Samsungowe akcesoria ze względu właśnie na wysoką jakość wykonania. Niestety cena sroga jest tych urządzeń. Aktualnie to niespełna 300 zł kosztuje, także myślę, że to jest trochę przesadzona cena. Mam nadzieję, że w funkcji czasu będzie to wszystko taniało i wszystkim użytkownikom, którzy akurat mają Galaxy Tab S, to rozszerzenie serdecznie polecam.